Witam Państwa bardzo serdecznie. Zajmuję się mobilną edukacją od lat 20, czyli od czasów przedtabletowych i przedsmartfonowych. W czasach tych panował jeszcze wódz siedzący komputer. Właściwie komputer nie siedział, tylko stał, dokładniej leżał, a to jego wyznawcy musieli siedzieć przed nim bez ruchu i w nabożnym skupieniu. Tak nieszczęśliwie się składa, że to byliśmy my, nauczyciele, wychowawcy, rodzice. To te czasy dziś utrudniają nam właściwe rozumienie i optymalne wykorzystywanie nowych technologii dla dobra naszych dzieci. Szczęśliwie tak się składa, że od paru dobrych lat koncerny produkujące cyfrowe urządzenia działają tak, jakby się umówiły, że chcą spełnić wszystkie moje marzenia, jak powinno wyglądać idealne urządzenie komputerowe dla edukacji. Proste, niezawodne, uniwersalne. Magiczna różdżka czarodziejska w rękach fachowego, kreatywnego nauczyciela do spełniania edukacyjnych życzeń, czyniąca łatwymi rzeczy wcześniej niemożliwe, wzmacniająca umysł, stymulująca uczniowską kreatywność, motywację, współpracę, usuwająca przeszkody prawie wszelkich deficytów i niepełnosprawności. Może przede wszystkim umożliwiająca swobodny ruch i nawet stymulująca do niego. Bo musimy pamiętać, że jednym z kluczowych problemów dzisiejszej cywilizacji jest pogłębiający się epidemiczny wręcz deficyt ruchu. Ruchu, który warunkuje nie tylko zdrowie fizyczne naszych ludzi, ale również zdrowie psychiczne, ich rozwój fizyczny, społeczny, intelektualny. Jak prostować swoje myślenie o mobilnej edukacji? Powiem więcej 1 października. Myślę, że wtedy również wyjaśni się, o co chodzi z tą kurą i kaczętami. Zapraszam.